pozwoliła nam zapoznawać Państwa z tą piękną muzyką. Ja już 33 lata śpiewam w chórze, który prowadzi mój mąż, profesor Akademii Muzycznej Jan Zaborowski. Ukończył konserwatorium w Moskwie i tam poznaliśmy się. Ja jestem tatarką czystej krwi, tatarką z Moskwy. Nazywa się Daria. Prawie 40 lat już Poznaniu, bo jestem muzykiem, dyrygentem, dyrektorem niedawno szkoły muzycznej w Gostyniu, którą organizował pan Polska. Ale wracamy do naszego festiwalu. Przed Państwem znakomity chór, jak widzicie, bardzo mały. Dlatego, że wszystkie głosy są tak doskonałe, tego małego zespołu za chwilę usłyszymy jak. Chór nazywa się Switzerland i powstał bardzo malutki zespół Maszyn, a chór w 12 roku już zajął drugie miejsce na konkursie, na festiwalu chórów prawosławnych w Grodnie, a również w 12 roku, kiedy on wyjechał do Wajomskiej na konkurs międzynarodowy, to zdobył pierwsze miejsce w kategorii chór w parafianie, a jako dyrygent pan Wajomski Maszyn otrzymał tylko wyróżnienie. Proszę Państwa, zaczynamy szybciutko.